Pitbull. Fakty i mity. Chociaż głównie zajmiemy się tymi mitami i będziemy je po kolei obalać. Ponieważ niewiele jest psów, wokół których tyle tych mitów, niedomówień i po prostu kłamstw się pojawiło, jak w przypadku pitbulli. A ponieważ te pitbulle, można powiedzieć, stają się coraz popularniejsze, przynajmniej wśród moich znajomych, ponieważ widzę tych pitbulli coraz więcej, to należy powiedzieć o tych pitbullach, no i może w przyszłości też o innych psach, kilka słów. Ponieważ nie wszyscy z nas po prostu muszą wiedzieć, jakie w rzeczywistości te psy są. I ta opinia, jaka o nich krąży, jak bardzo często jest nieprawdziwa. Zacznijmy od pierwszej i najważniejszej rzeczy, która chyba najczęściej się przewija, kiedy mówimy o pitbullach. Czyli o tym, że według niektórych te psy są niebezpieczne, agresywne w stosunku do ludzi. Oczywiście to nieprawda, ponieważ normalnie wychowany pitbull nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi. I tutaj specjalnie powiedziałem normalnie wychowany, ponieważ tego psa nie trzeba jakoś specjalistycznie, specjalnie wychowywać, żeby był normalnym, zwykłym psem. Pitbulle z natury są pozytywnie dobrze nastawione w stosunku do ludzi. One nie uważają ludzi za zagrożenie czy za coś, co należy atakować. One w porównaniu z innymi psami są wręcz w tej materii lepsze. One bardzo, bardzo są pozytywnie nastawione na ludzi. I jeśli je tylko normalnie wychowamy, będą genialnymi psami, jeśli chodzi o kontakty o ludzi. Ale niestety ten mit najprawdopodobniej wziął się stąd, że niektórzy ludzie, którzy potrzebowali psów groźnie wyglądających, o pewnych cechach fizycznych, czyli duża siła, duża wytrzymałość, upatrzyli sobie te pitbulle i wychowywali je całkowicie odwrotnie, jak to powinno wyglądać. Pamiętajmy, że każdego psa, Yorka, Shih Tzu, Chihuahua możemy wychować w nieodpowiedni sposób i on będzie agresywny w stosunku do ludzi. I tak właśnie ci ludzie robili z pitbullami. Niestety padło na pitbulle. Kiedyś były to dobermany, rottweilery, później pitbulle, bullteriery. Teraz nie wiem, jakie psy są przez niektórych ludzi wybierane. Ale to jest taki największy i najbardziej kłamliwy mit, że pitbulle są niebezpieczne i agresywne względem ludzi. Każdy pies będzie niebezpieczny, jeśli go w nieodpowiedni sposób wychowamy, w nieodpowiedni sposób prowadzimy. Ale tu należy wspomnieć o pewnym fakcie. Kontakty z innymi psami w przypadku pitbulli naprawdę nie są aż tak pozytywne, jakbyśmy może tego chcieli. No ale tak jest w przypadku może połowy psów, zwłaszcza samców. Ponieważ i owczarek niemiecki, i wspomniany York, one też muszą być w odpowiedni sposób socjalizowane, wychowywane, żeby nie sprawiały problemów z innymi psami. I tak samo jest z pitbullem. I jeśli w odpowiedni sposób je wychowiemy, socjalizujemy, to problem z innymi psami się nie pojawia. Kolejny mit. Ma bardzo dużą siłę ścisku szczęk. W rzeczywistości inne psy mają ten szczęki silniejsze. I to niektóre dosyć sporo silniejsze. Zwłaszcza tutaj chodzi o te rasy duże. Też psów, które na przykład były przeznaczone do pilnowania stad. One mają te szczęki silniejsze. I to zakleszczanie się to też wcale nieprawda. Nie ma czegoś takiego, że pitbull jak coś chwyci, to nie puści. On ma silne szczęki, ale nie najsilniejsze. I wcale się w żaden sposób nie zakleszczają. To też jest kolejny wymysł, nie wiadomo kogo. Kolejnym mitem jest to, że trudno je wychować i prowadzić. Oczywiście tak nie jest. To nie jest pies, który będzie sprawiał jakieś wielkie problemy. Oczywiście, musimy mu poświęcić odpowiednią ilość czasu. Musimy go wychowywać w odpowiedni sposób. W odpowiedni sposób, czyli delikatny, normalny. Bez agresji, bez zmuszania go, w sposób pozytywny. Wychowanie będzie proste. Porównywalnie proste jak... No, tu będę wspominał owczarka niemieckiego, ponieważ ten owczarek niemiecki jest takim chyba najpopularniejszym psem. No i również bardzo fajnym. Coś podobnego. Oczywiście musimy postawić na te kontakty z innymi psami, na tą socjalizację, ale nie będzie najmniejszych problemów, jeśli chodzi o wychowanie. Gdy mówimy o pitbullu, to nie jest jakieś przerażające zwierzę, którego się nie da wychować.
Wychowanie pitbula jest naprawdę prostsze od wielu innych psów, które nam by się mogły wydawać, że są prostsze w wychowaniu. Ale idźmy dalej. Pitbule są negatywnie nastawione do otoczenia. To też coś, co się dosyć często przewija i nic bardziej mylnego, ponieważ to jest jeden z najbardziej pozytywnie nastawionych psów do otoczenia i radośnie nastawionych. Patrzymy na pitbula, to nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakim radosnym, wesołym ten pies może być psiakiem. Oczywiście bulteriery, po których nikt się raczej tego radosnego usposobienia nie spodziewa, w tej materii są jeszcze lepsze, co naprawdę wiele osób zaskakuje, ale bulterier, przepraszam, niedługo będzie o bulterierze, to się mylę, ale pitbull też jest bardzo fajnie nastawiony do otoczenia. Oczywiście jak trzeba zareaguje błyskawicznie i wtedy będzie nas bronił, będzie nas ostrzegał, czy siebie bronił, ale w innych przypadkach to jest naprawdę fajnie, optymistycznie, pozytywnie nastawiony pies do wszystkiego, co go otacza. Kolejna sprawa, kolejny mit, kolejne kłamstwo. Są to psy, które nie nadają się do szkolenia, ani do żadnych sportów. Podobnie jak z tą agresją, czy z tym, że trudno je wychować, nic bardziej mylnego. Te psy są bardzo inteligentne, naprawdę potrafiące się w błyskawiczny sposób czegoś nauczyć, troszkę uparte, troszkę mające swojego zdania, ale lubiące kontakt z człowiekiem, mocno nastawione na współpracę z człowiekiem. Jeśli troszkę włożymy chęci i czasu, pitbull jest w stanie nauczyć się dosłownie wszystkiego i bardzo szybko. I naprawdę w zaskakujący sposób dla wielu właścicieli psów, którzy uważają, że ich psy są właśnie świetnymi uczniami i tylko one potrafią się czegoś nauczyć. Było już trochę mitów, troszkę faktów, które są też ważne. Tak, pitbull to pies bardzo aktywny, z dużym temperamentem, z dużą potrzebą ruchu, z dużą potrzebą wysiłku umysłowego i musimy mu to zapewnić, żeby był szczęśliwy, żeby nie sprawiał problemu. Do tego nie zawsze zdają sobie sprawę z swojej siły i wagi. Nie są do tego też dosyć uważne. Tu musimy uważać, bo one ani nie uważają na siebie i mogą sobie zrobić krzywdę, ani na nas. Czyli mogą nas po prostu potrącić. I o ile uwielbiają dzieci, to musimy pamiętać, że ta duża waga, duża siła i mała uwaga, tu musimy uważać w kontaktach z dziećmi. Ponieważ pitbull bardziej przepchnie to dziecko, niż je ominie. Jeśli chodzi o to wychowanie, to jednak potrzebujemy troszkę doświadczenia i konsekwencji, ale wcale nie więcej niż w przypadku innych psów. Więc psy naprawdę genialne, fajne, świetny wybór dla wielu osób. Pamiętajmy tylko, że w wychowaniu zwracamy uwagę na socjalizację. Musimy mieć też dla nich dużo czasu i na wysiłek fizyczny, i po prostu dużo naszej takiej obecności. I wtedy otrzymamy pitbula takiego, jaki powinien być. Wesoły, radosny, mocno na nas nastawiony, kiedy trzeba nas broniąc. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, nie tylko o pitbulu, ale też o innych psach. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Doskonale wiesz, co zrobić, żeby ten kanał mógł się dalej rozwijać. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.